Cześć, witajcie, tutaj ja, Avi, bądź jak wolicie, Dawid Avi. W dzisiejszym odcinku nagrywam dla was kolejny odcinek z serii Little Big Planet. Tak, właśnie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się bardziej czymś egzotycznym. Poczekajcie, niech mi wyłapie w ogóle tutaj grę. Ponieważ... O, wyłapało mi. Ponieważ dzisiaj pójdziemy do samej Jesteś sawanny. znów na początku w trybie opowieści. Wybierz tę Tak widać. opcję, żeby kontynuować wędrówkę po Little Big Planet i zbierać materiały umożliwiające budowanie nowych światów na moim księżycu. No. Nieważne, co tam gada. Ważne jest to, że autorstwa Zolla, tak? Czyli ten. Ale chwila. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to sponsorem jest strona Dziwobrania, na której są super wzory na koszulki, bluzki, bluzy, kubki, naklejki, no i tak dalej. Są bardzo dobrej jakości na druki. Możecie również uzyskać bądź kupić sobie mój wzór, który również widnieje na moim profilu. Zapraszam do sklepu, oczywiście link jest w opisie tego filmu. No tak, ten lepszy nazywa Zolla. Bujane Safari. No i zobaczymy sobie tutaj, jezdo. O mój Boże, tego jest tutaj dużo. Dużo tego. Postaramy się wszystko znaleźć, tak? Mam nadzieję, że się uda. O, no i jesteśmy sobie w statku. No i kliknę guzik, nie? Bo czerwony, ale chyba zresztą mi tak mam kliknąć. Wow! Ej! Ej! Ciekawy początek. Okej, ale na samym początku powiem wam, że generalnie dostałem buziaka. Nie wiem, czy to widać. A, no i zmieniłem klawisze, nie? Żeby było łatwiej trzymać i skakać, żeby nie minimalizowało gry. Jeżeli chcecie więcej Little Big Planet, to zawsze oczywiście jakąś ocenę, subskrypcję i napiszcie komentarz. Nie wiem, jakikolwiek. A ja będę wiedział, że chcecie oczywiście więcej. No i zapraszam was również na mój serwer Discord, na którym możecie ze mną popisać, jest miła atmosfera i co najważniejsze, jesteście stale informowani o nowościach. Dobra, nic tu więcej nie ma, lecimy przed siebie. To tam, małpo? Ojejku, jedno z dzieł z Zoli zostało przez ciebie zniszczone. Lepiej odwiedź go w pałacu. Na drzewie. Dobra. Rozumiem, że idę się z nim bić na gołe pięści, tak? Z lwem. Jo, mogę bić zebrą! To ja chcę... No i właśnie zminimalizowało. No i właśnie tam jest problem, że nie wiem czasem o co tu chodzi. Dobra. Zróbmy tak. Przebiorę się na tą zebrę. Chyba, że... Dobra, nie, zostanę z Tausem. Już dość z tym. O co w tym w ogóle chodzi z tym, że zakaz Sackboy? Ja nie bardzo rozumiem. Pamiętam ten poziom dzieciństwa, nie? A czy w sumie to jeszcze nie było takie dzieciństwo? Jedynkę naprawdę grałem już późno. Dobra. Pamiętam, że to był jakiś secret na prawo. O, kto by się zdziwił? Secretik. Mamy owocka. Mamy różyczkę. Ej, weź. A, no i właśnie tą różyczkę to trzeba. Myk, masz tutaj, zjedz sobie ją. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby się jadł, wiesz? Nie wiem, czego... Nie wiem, czy w ogóle takie zwierzęta jak ty jedzą takie rzeczy, więc może się nie będę odzywał. Tam można wejść? Wygląda, jakby była taka opcja. Czekajcie, spróbuję. Nie, nie da się, dobra. To pozostanę sobie po tej stronie. Zbierę znajdźki, jakie mi grał możliwi zebrać. No i lecimy. Trochę przycina, nie mam pojęcia dlaczego. Taki... O! Tam był... Tam była małpa? Taki... Taką ma... ta gra urok. Nie taką, tylko taki. Że lubi sobie się poprzecinać. Działa! Nie wywala do popitu. Opa! No i teraz będziemy sobie z ogonka do... Mam nadzieję, że to są oczywiście ogony. Poskakiwać to... Czemu zacina, no? A jak mogę tą naklejkę złapać? Nie wiem. A, już chyba się... O, nie gadaj! Nie, no nie, to nie ma szans, żeby w taki sposób. Chyba, że tu? Nie, to nie ma szans, żeby mnie tak to wybiło przecież, to jest niemożliwe. Znajdźka tu widzę. Czy
ciekawy sposób umieszczenia tej znajdźki. Dobra, wróćmy może, bo to chyba nie taka kolejność. Hopla. O kurde. O no nie! Czemu to musi być takie ciężkie? Dobra, wskoczyłem. A, ja tam nie miałem skakiwać. To co? A, bo może miałem? Dobra, miałem. Elegancko. Tutaj widzę jakiś dziwny parkour. To się przejdźmy do niego. Wzdłuż niego. A, skubane. I teraz mogę to... Naklejeczkę. Cyk. No i dobra. Poczekajcie moment. Dobra, już z wami jestem. Generalnie i tak chyba muszę doskoczyć. Bliziutko. Hopa! No i nie. Hopa! Dobra, udało się. Ej! Bardzo niefajna, nieprzyjemna gra. Chciałem tak... W teorii tam mam checkpointa, nie? I ja sobie tam mogę tak po prostu jakoś wejść, ale dobra. Nie będę się zabijał dla... Ej, nie gadaj, że to działa w taki sposób. Bez komentarza. No, może tak będzie lepiej. Jakieś sekrety? Chyba tu nie ma. Bo nawet nie wygląda, żeby miało być. Dobra. No, ale ten poziom widać, że jest takim wstępem już do naprawdę takiego poziomu tej gry. Przecież będzie ciężko powoli, nie? O nie, tam jest za dwóch graczy. A ja enterem... Dobra, nie będę próbował, potem nawet się tym graczem nie będę mógł rozłączyć nawet. Nie będę kombinował. To na to przyjdzie czas, jakiś specjalny odcinek czy coś. Gdzieś tam, nie wiem kiedy nawet. Wybaczcie, tak co chwilę znikam. Bo w sensie wy tego nie odczuwacie, nie? Ale widzę chyba, że są cięcia. Dobra. Fajne parkour, takie... do sekretów. Dobra, wrócimy tutaj. Bo tam wiem, że pominąłem coś, ale jak już jestem tutaj, to sobie to zeskarniemy. Dobra, udało się to wskoczyć. Myślałem, że już nie będzie takiej opcji. Opa. No i myk! No i fajnie. Nagrywa się, nagrywa. Musiałem już zerknąć na mój drugi ekran, żeby się przekonać. Tutaj sobie zbierzemy te zaległe bańki. Żeby mieć dużo punktów. No i ogonach. Skaczemy. Dobra. Tylko po co to jest? To? To są te kwadraty, niektóre można przesuwać. To ma jakieś tu większe znaczenie, czy tak... Czy po co tutaj to dali? O! Nie dali to... Dali to bez sensu! Ej, na styk. Zacząłem się bardzo, bardzo pośpieszać. Myślę, że to się zawali, bo to naklejka była na dole. Ja, Zolla, wybaczę ci uszkodzenia jednego z moich dzieł, jeśli dowiesz się, co trapi bawoła. Dobra, zaraz się dowiemy, panie królu. Dżungli. No, w tym przypadku sawanny. Należy mi wybaczyć, nie chcesz, gościu? Spójrz na swój... Na swój pysk. Ale ja jestem mistrzem, że ja dowiedziałem się, domyśliłem, że potem nie będę miał możliwości tutaj wskoczyć, nie? To wiedziałem. No sam od siebie. Zaraz się dowiemy, co bawoła trapi. Najpierw załatwimy... Nie mamy tej kluki. O Jezus, ja wiem, co jest w ogóle za element. To jest jeden z trudniejszych elementów tego poziomu, mi się wydaje. O, i są bawoły! Wow. Dobra, lecimy na bawoła. Nieważne. One mogą po nas jeździć, to dobrze pamiętam, że one nie zabijały. A tam jak się dostać?
Zostaw mnie! Dobra. Ej, bo ktoś chciałbym tam się... Ej, nie! Ej! Bo chciałbym się tam dostać, nie powiem. One jakoś... kopią? Czekajcie, no. Nie rozumiem tych skrótów klawiszowych, one powinny nie istnieć. A, dobra, rozumiem zamysł. Hopla! No i mają bańkę. Nagrodą, hopsa. To jest druga, a tam... Okej. Okay. Fajnie, zrobiliśmy to. No i wracamy, bo zaraz będziemy mieli mało czasu. Z tego, co mi się kojarzy, to tym... Więcej czasu jest, tym więcej dostaniemy punktu za to, nie? A, bo to jeszcze nie ko... Myślałem, że na to nie wpadnę. Chodź ze mną, chyba wiem, co niepokoi bawoła. To w sumie z wielką przyjemnością pójdę za tobą. Yo! Ty, ja nie umarłem ani razu! Co ty gadasz? A się uśmiechnę. Aha, to tyle. Świetnie. No, ale chociaż mamy, wiecie, statystykę, że się udało. Yo, to ja, to właśnie ja, tutaj, cześć. I myk! Fajnie. Coraz dłuższe te poziomy, ponieważ to dopiero początek. 12 minut, jeden poziom? Bywało gorzej, ale to też jest długo, no to, że to jest początek, nie? Co nie? Płonący las. To nie fajnie, że ten las płonie. Zobaczmy aligatora, bo jest na samym zdjęciu. Arro! Arro! Nie wiem, jak to krzyknąć. Ziemia się pali! Nie daj się usmażyć. Dzięki, że dbasz o mnie. Ale tam widzę, że coś chyba jest. Jakaś wysepka. No. Jest! I to poziom dla osób dociekliwych, tak? Bo, no ponieważ, bo jest dodatkowy. Dobra, lecimy dalej. Tu już tak, jak się powinno iść. Nie wymyślając na boki. Znaczy będziemy, ale to po drodze tam. Dobra, hopsa. Ej, fajnie. Fajnie wygląda to ogień. Bo w innej Little Big Planet ten ogień jest taki dosyć z RTX-owany, że tak. Chyba wiecie, co mi chodzi, nie? Taki rozmazany, tak ten ogień wygląda. Na ogień jakby bardziej. A tu rzeczywiście... To wygląda tak bardziej nostalgicznie, jak to wyglądało chociażby na Little Planet na PSP. Chyba, że już nie pamiętam, jak to wyglądało. Bo jednak wiecie, ta grafika też powoduje ten vibe taki, nie? O to mi chodzi. Chociaż pewnie w ustawieniach tworzenia świata się da ustalić jakość palenia się. Nie wiem, jak jest to w jedynce, ale w trójce da się. Okej, tu sobie wejdziemy. Tak się zastanawiałem, czy tutaj właśnie czegoś takiego przypadkiem nie będzie. Ten paweł się nie da złapać. Dobra, nie będę go klikał może wcale, to nie będzie nam minimalizował gry. A jak mam to za przeproszeniem złapać? A pewnie od mostu się muszę odbić. Dobra, tutaj co jest? Yo! Mam tą naklejkę? Nie. No ale zbiorę sobie tego byka. O ile to nie bawoł, nie? To chyba bawoły. Nie no, muczą, to jest byk. Dobra, nieważne. Czy się mam od mocy tak odbić? On jest na tyle sprężysty, żeby się dało tak zrobić, myślicie? Czekajcie, bo... Nie no, już tam jest jeden na dół tych byków. A w trakcie, jak on jechał do góry, pewnie musiałem to zebrać. Dobra, trudno. Sam ogień! Niestraszny bawoła. To było coś innego. Dowiedz się co... Albo kto. Nie straszy, tylko co przestraszy, tak? Okej. Okay. Jak nie ogień przestraszył, to może to był... Nie wiem, Sackboy? Może sam Sackboy go przestraszył. Gigaskok! Yo! Aha, zaciął się! Dobra, ej, fajnie, fajnie. Mam rozumieć, że to aligatory go przestraszyły. Ej! Nie chcę wpaść nikomu do paszczy. Yo! Czy ja właśnie zyskałem zdjęcie? A.
No bez kitu mam zdjątko. Tam jest grota jakaś aligatora. Ale może przejdziemy się pierw do znajdziek. Tylko w jakiś inny sposób muszę na to wskoczyć? A, to jest tak pomagpatwane, dobra. Tam się da wejść, ale wtedy nie wrócę. Dobra, najpierw pójdziemy po te znaczki, które są na lewo. Potem wrócimy po ten po prawo. Bo tam coś na pewno jest. No bez bicia tam na pewno coś jest. Dobra. Nie, 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 nie! Aha, dobra, może być. No, tu nie ma. To nawet kamera mówi, żebym tam się nie patrzył. O, bo ja jestem teraz muszę od nowa to przechodzić. Nie fajnie. A drugi raz. Nie, nie, byłoby. By już by było, nie? To zdjęcie jakby miało być. Dobra. Ale i tak wrócę sobie tutaj. Wow, ej, to było niezłe. Nie! Ej, na poważnie spadłem. I my jak naklejka. Sprytny jestem, co? Ale no, trochę żałuję. Dobra. Ja trzeba na tych skubańców uważać. Kurde, żałuję, że na mnie weszłem, bo jestem bardzo ciekawy, co tam u góry jest. Kurde, śliskie są te podłoże jakieś tak. Jakbyś tak stak, bo się ślizga bardzo nich. Dobra. Nie minimalizuj mi ekranu! Aha, tutaj było wejście i tak bezpośrednie. Dobra, nieważne. Diamenta mam na szczęście. Fajnie, fajnie. Znajdźki bardzo mi się podobają. Bardzo lubię znajdźki generalnie. Ty, do żadnych tam znajdziek przeznaczonych. O! Nie jesteś, ale za to ta znajdźka wygląda ciekawie. Co to, aligator? Jakieś dziwne jezioro? Ej, dobra, to jest mega... mega creepy. Mega dzikie to było. Co to za naklejka? Jakaś dziwna głowa małpy? Mama surykatka oskarża mnie o przeżarcie jej syna. Aha, pożarcie, no pożarcie, tak. Trochę nie potrafię... To przez dyslekcję generalnie mam. No. Syna, ogona w paski. Nie zrobiłem tego. Przysięgam na moje łuski. Wierzyć. Prawdopodobnie lecimy do tej pani... Kto to był za... Jakaś małpa. Nieważne. Ale co z tym lwem? Nie wiadomo również. Fajnie. Czemu oni nie doklejają tego do końca? Patrz, jak oni tam mają karton wystający na tym ogonie. Oj, oj, oj. Dalej. No i dwa nowe poziomy. Jeszcze jeden dodatkowy. Królestwo surykatka. Tak, surykatka właśnie. To była surykatka. Tutaj jest mniej więcej... Mniej więcej dużo do zebrania. Dobra, lecimy od razu, żeby nie przedłużać. 20 minut nam zajęło. Mam nadzieję, że to nie będzie 40-minutowy odcinek, bo trochę byłoby to za długo, nie? Co my tu mamy? Znajdźkę. O, dawaj ją! A ja już tam nie wrócę na górę. W wypadku takim, co było na prawo. Nie dowiemy się nigdy. O, widzę, że wyścig. Czyli będzie pewnie coś na wzór szybkiego etapu, ta? Poziomu. Tych baniek zbierać tak w sumie nie musimy, nie?
Dobra. Więc chyba nie będziemy zbierali kasy do jednej wszystkich. Będziemy sobie jakieś luki na pewno, bo może jakieś luki coś poukrywali. Ale z tego widzę, co nic nie ma. Dobra. Duże mamony, 1800 z tego co widzę. Ja wam, ja was naprawdę przepraszam za to minimalizowanie. Ale ja z tym nic nie zrobię. Ja nie wiem, jak ten skrót mam wyłączyć. Yo, osioł, to jest jedna z najbardziej popularnych, rozpoznawalnych naklejek w całej tej grze przecież. Dobra. O! Okej. Okay. Czyli tak to działa. No to mamy poziom dodatkowy, fajnie. No i cyk. Jakaś kaczka, jakiś bober. Czy surkatka może raczej bardziej tylko stwierdzić po takim małym obrazku. To się rozwala, to widzę od razu, dlatego skorzysta może. Jak się tylko da. A, bo to się tam miało rozwalić. Nie, 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 proszę. Ej, włączyła mi się klawiatura. Nieważne. Chociaż może umarliśmy, ale będę miał naklejkę. Ptaka? Co to jest? To jest dla dwóch graczy, to nie. W ogóle zniknęło. A. Ale jak ja mam to zrobić? To jest chyba dla dwóch graczy przecież właśnie. Ale oszustwo! Dla dwóch graczy było na prawo! A... No to nie będzie dla dwóch. A czy dla jednej... Nie tak mi się właśnie wszystko miesza, słuchajcie. Zupełnie mówię co innego niż jak to, co mam zamiar powiedzieć, nie? O! I rozumiem, że już po to znaczkę nie wrócę, no. Super gra komputerowa. W sumie to nie jest gra komputerowa. Konsolowa! Super gra konsolowa! Dzięki, gościu! Witaj, mały bez futrzaku. Co tu robisz? Znajdź mojego syna. Ogona, syna ogona, no. W paski i ściągnij go tutaj. A może pozwolę ci przejść przez moje królestwo. A ty się opierdzielasz, gościu. Nic nie robisz, z tego co widzę. Co mówiłeś? Stój bez puszczaku, przepuszczę cię tylko, jeżeli przeprowadzisz ogona w paski. Coś to zdanie jest niespójne, mi się wydaje. Podobno można go znaleźć w pokoju VIP-ów w klubie, ale... Ale co? Ale nie mów, że wiesz o to ode mnie. No dobra, gościu. Jakiś pokój VIP-ów tu mają. Ale... A jak to zrobić tak, żeby tam wejść? Ej, ale tego nie da się. No tam jest nawet rysunek dla dwóch. Ale jak tam wejść? Co? Och, już czas do domu. No dobrze, zabierz mnie do mamy. O, to ty! Dobra, chodź! No faktycznie, masz taki... A, bo ty powodujesz takie... Dobra. Yo! Ej, zajebiste. Takie anomalie, jeżeli... Oni się boją, nie? Oni nie chcą. Mógłbym jakoś wykombinować, żeby zdobyć te tam naklejki za pomocą tego... tej surykatki, ale już tam dajcie spokój. Masz. Dziękuję za sprowadzenie ogona w paski. Co? A nie twojego syna... Coś tu poszło nie tak z tłumaczeniem, mi się wydaje. Możesz przejść przez bramę i pójść swoją drogą. Dobra. Więc masz tam swojego ogona w paski. Chyba, że on poważnie miał takie imię. No to skrzywdziliście go. E! No, dzięki. Czekaj. Oła!
Poczekaj, gościu. Myk! Teraz mnie wybi. A tam teraz będę miał możliwość skoczyć. Bardzo bym chciał! Czekajcie, no mam przecież. Tylko jeszcze raz ostatni spróbuję. Dobra, udało się, nieważne. Aha, tak też mogę. Ty, tam jest misja poboczna. No i fajnie. Tutaj pominam jakieś punkty? Chyba nie, ale za to... Tutaj na kolejki. Ej, WTF! O, tego nie chcę pominąć. A tutaj mam nakleić... Nie mam tej naklejki. O, mogę tu wejść, no ale bez znaczenia. Dobra, myk. O, od razu aż o dwa. Fajnie, podoba mi się. Czekaj, bo tu jeszcze chyba mogę aż o trzy zrobić, nie? Jo, aż tak wysoko, dobra, lecimy. Myk, oła. Myk. To nie było mocne. Myk. 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 No nie umiem, ty. A może tutaj u tego powinienem? A może faktycznie u niego? A da się wyżej? Nie, wyżej się nie da. Dobra. To tyle. A, mop! Nie przeczytałem, co mapa mówi. Nie masz tak chyba z tą mapą. O, Savan, to koniec chyba w ogóle tego levela. Yo! Dobra, niech będzie. Uśmiechnięty Sackboy. Tylko, że bezzębny? A, bratam z zębami. Nie musimy zębów. Dalej. Czy będzie jakaś kascenka? Chyba nie. Tyle poziomów? No nie. To miało trzy poziomy, no. Ale mało. Wesele. Ślub. Dobra, no to mamy Savannę za sobą. W następnym odcinku widzimy się na ślubie. No, na weselu. Ciekawe bardzo. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej Little Big Planet na kanale, a planuję dwójkę, trójkę PSP i na PS Vita nagrać, wow. Trochę tego mam, nie? W planach. To oczywiście stawcie subskrypcję, komuś ocenę. No i napiszcie w komentarzach, że nie wiem, że wam się podoba ta gra. I że z powrotem dzieciństwa tak samo jak dla mnie. Więc dziękuję wam za oglądanie. I przypominam o Discordzie, żeby być oczywiście wcale informowany o nowościach. Do zobaczenia, no i cześć, i pa, pa. Czekajcie. A, o! Aż zminimalizowałem grę. Wow. We'll be right back.